wszystkim, z tej strony Martyna i witam Was w kolejnym odcinku Chronic Star Stable! Wróciłam już do Polski z moich świetnych praktyk niemieckich, o których połowa z Was pewnie nie wiedziała, bo nie oglądacie filmów i zadajecie mi pytania, gdzie jestem. Byłam cały miesiąc w Niemczech i w ogóle przepraszam za mój komputer, był nieużywany przez miesiąc i trochę buczy, ale postaram się go wyciszyć. Nie byłam nie miesiąc w domu, byłam w pracy, ale już wróciłam, więc filmy się zaczynają i dzisiaj zapraszam Was na odcinek Chronic Star Stable, które będą takie trochę luźniejsze niż mroczne, bo pisaliście do mnie komentarze, że muszę po prostu to zrobić, a ja zawsze lubię robić takie rzeczy, wiecie, tu dzisiaj się skupimy na dialogach. Mam nadzieję, że nie będę musiała robić misji, żeby te dialogi otrzymać, ale dzisiaj skupimy się na dialogach, ponieważ chciałabym, aby mój kanał był taką skarbnicą większości eventów, na których możemy porozmawiać z postaciami, żeby pamiętać w sumie jak najwięcej, a Wy mi pisaliście, że to są naprawdę fajne informacje, to zaczniemy od tego. Ten film powinien pojawić się w piątek. Albo czwartek? Nie wiem nawet jaki dzisiaj jest dzień, słuchajcie, ja przyjechałam o 3 nad ranem do Polski i padłam po prostu plackiem. W każdym razie, tak, dzisiaj to zrobimy i jeszcze zapraszam Was na mojego powrotnego live'a, który będzie w sobotę o godzinie 17 i od przyszłego poniedziałku wszystkie filmy będą się pojawiały od nowa. Czyli we wtorek będzie Jadenpire na przemian z oczywiście kronikami. Dzisiaj są kroniki, więc wtedy będzie Jadenpire i wiecie, taką zmianę. W środę będzie aktualizacja SSO. W bodajże piątek będziemy robić live'y, bo teraz wyjątkowo jest w sobotę, bo wiecie, są święta i w ogóle. To zrobimy w sobotę. No i w sobotę będzie leciał jeszcze filmik z... O Boże... Stajni marzeń, tak? Stajni marzeń, chyba to była stajnia marzeń, już naprawdę nic nie pamiętam. Ale tak, chyba stajnia marzeń. No, więc mam nadzieję, że już się cieszycie, że wróciłam i przywitacie mnie ciepło z powrotem. A my tymczasem ruszymy, tylko ja nie za bardzo wiem gdzie. Powiem Wam, że nie wiem gdzie, bo mam tu pełno zadań. Cały miesiąc mieli było, zbierało mi się aż 400 starcoinsów. Widać, że nie ruszam. Były jakie fajne! O, z nimi też można gadać. O, siema. A z nimi nie można. Bo ja nie wiem, czy w ogóle te osoby, z którymi rożna. No nie, już się odzwyczaiłam od mówienia, wiecie? Ja jak tam byłam, to gadałam tylko po angielsku albo po niemiecku. I już naprawdę po polsku mówić to ja nie umiem. Nie umiem, ale jak jest ślicznie, bo to w ogóle inny event jest dzisiaj. Czy ja muszę z kimś na siłę pogadać, czy ja nie mogę od razu podejść do rozmowy, bo to jest Luciana, tak? W ogóle te zadania będziemy robić właśnie na tym live'ie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. I czemu kradłaś mi konia? Hej Sonia. Skoro Emma ma już swojego konia, to mamy nadzieję, że jak najszybszą rejestrację naszego klubu jeździeckiego. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby i oby to była Luciana. Uważajcie, Bobcaty i Bulldogs. Nadciąga nowy najlepszy klub jeździecki na Jorwiku. Czyżby jakieś nowe, ciekawe zadanie? Wow! W ogóle tak wiem, było zadanie wybranie konia dla Emmy, a ja go nie zrobiłam. Znaczy, nie wiem, czy go jeszcze można w ogóle zrobić. Zgodnie z tradycją Jorwiku, klub należy nazwać na cześć jakiegoś zwierzęcia. Potrzebujemy naprawdę odjazdowej nazwy. Masz jakieś propozycje? Ciągle nie mogę przeboleć, że przegrałam w kartoflanym wyścigu z tym karym koniem o białej grzywie. Przecież on nawet nie miał jeźdźca. Jakim cudem koń potrafi piec ziemniaki? Nie, Sonia. Niech nikt nie próbuje ci mówić, że hełmy są nieważne. Są niezbędne. Kiedyś myślałam, że nie są mi potrzebne i prawie się zabiłam. Naprawdę nie warto ryzykować. Bądź silną kobietą i noś hełm. Aha, czyli one były po kolei zawsze, tak? Tak. Konia chyba tyknąć nie mogę, no nie? No nie, konie nie gadają. A szkoda. Tak, to już mam z nią wszystkie dialogi. Teraz Emma, która dostała konia, ale mnie przy tym nie było. Luciana została przewodniczką, ochotniczką, a ja z Sonią będziemy ją wspierać. Tak utalentowany jeździec musi trafić do najlepszego klubu jeździeckiego na Jorwiku, czyli do nas. Trzeba tylko wymyślić jakąś nazwę i statut. O, wow. Nie mogę przestać mówić o moim błotku. To moje oczko w głowie. W życiu nie przydarzyło mi się nic lepszego. Na serio nazwa konia błotek? Emma, wracaj do złotych liści. Luciana jest zafascynowana stajnią, ale ta cała historia jest dla mnie zbyt nudna. Wolę Beatrix Ryder. Beatrix! Halo, czy to jest jakieś nawiązanie do Harry'ego Pottera? Raczej nie zdecyduję się w najbliższym czasie na ujeżdżanie, ale bardzo podobały mi się te barokowe ubrania. Zaczęłam przez nie myśleć nad kolorami naszego klubu jeździeckiego. W sumie, tu jest Luciana. Ciekawe, od kogo będę mogła usłyszeć historię. Aha, dobra. Tu już się wszystko powtarza, czyli Emma... Takie dupne te dialogi dostała. Postaram się przejść wszędzie i niczego nie ominąć, bo ostatnio byłam kupa i ominęłam niektóre rzeczy. Loretta! Hej! Hej, lambadziaro. Witam cię bardzo serdecznie. Typowe zachowanie Josha. Pozwalamy mu do nas dołączyć, on tylko marudzi i narzeka.
Nowy singiel Lisy Peterson. Tak, słyszałam, fajny, ale bardziej czekam na kolejny album Szubrawców. Okej. Okay. Jeśli Josh próbował namówić Tomasa Molanda na zrobienie lążownika w stajni, oczywiście bez skutku. Zauważyłaś, jak słońce rozświetla mi oczy, gdy tak przechylę głowę? Próbowałam pokazać to Justinowi, ale on ciągle gapił się na jakiś durny kamień runiczny. Nie! Love story, poszło się kochać, słuchajcie, kompletnie. Dobra, tan, bo kobiety przodem, wiadomo. Krążą plotki, że Anna von Bysen wróciła do Jorvik. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się prawdy. Cieszę się, że wróciła. Loretta jest, nawet jeśli nie chcesz tego przyznać. Loretta też. Aha, Loretta jest. Ona uwielbia Annę. O kurczę. Pewnie po niej ma blond włosy, pewnie styliona. Słyszałam, jak dziewczyny rozmawiały o założeniu własnego klubu jeździeckiego. Jak spróbują, bobkaty nie boją się konkurencji. Okej. Okay. W ogóle istnieje takie zwierzę jak bobcat? Szczerze mówiąc, nie wiem, po co tyle zamieszania z tą stajnią Jorvik. Jak dla mnie przydałby się jej remont. Nasze centrum jeździeckie Srebrnej Polany jest dużo lepsze. Czyżby był jakiś plan odnowienia stajni? Halo, eso co? Zakładam, że widziałeś już te dziwne kamienie runiczne. Nie lubię o tym mówić, ale za każdym razem, gdy koło nich przejeżdżam, mamy takie dziwne uczucie. Ostatnio ich energia jest trochę inna, jakby zmiany wisiały w powietrzu. Co mnie to ominęło? Może trzeba ustalić jakieś zawody? Aha, zorganizować, żeby ustalić raz na zawsze, który klub w Jorviku jest najlepszy. Będę musiała porozmawiać o tym z Lorettą. Tak, i tu początek znowu. Okej, zrobiłam lekkie cięcie, żeby nie mieć potem problemu z montowaniem. Hej, zwabiły mnie tu Loretta i Tan. Wolę pole bending, ale to wydarzenie też jest całkiem niezłe. Nie mów nikomu, że tak powiedziałem, bo mi zniszczysz reputację. Loretta ciągle się ze mnie śmieje, że podczas biegu mój koń wygląda jakby był kulawy. Ona chyba tego nie rozumie. O nie! Wszyscy mówią o ujeżdżaniu, a nikt o reiningu. A co ze starym kowbojskim stylem kalifornijskim? Nie wiem, o czym do mnie mówisz. Ludzie mówią, że jazda w stylu kowbojskim to nie tylko pole bending. Dobra, ale nie dla mnie. Nie ma nic lepszego niż pole bending. Gość, ogarnij się. Czapki z głów dla tego małego koleżki z wzgórza Nilmera. Naprawdę dał czadu w czasie wyścigu pole bending. Dalej znajduje konfetti. Dosłownie wszędzie. O czym ty mówisz do mnie? O nie, co za upośledzony typ. Ja nie chcę z nim rozmawiać już więcej. Dobra, czy tu jest... W ogóle tu są konie podobno kupione... Są kupione. Czy tu są konie, których podobno się nie dostanie później, prawda? Z tego co słyszałam. Które są droższe od mojego życia, więc papa konie, papa. Szukam ludzi, z którymi mogę pogadać, ale tak coś średnio tu kogoś widzę. Tak, żeby się nie pogubić, to może lepiej zacznijmy od... Bo tu chyba już nikogo nie ma. Byłyśmy teraz tutaj. To może tutaj. Ja naprawdę staram się na nikogo nie wdepnąć. Herman, czemu cię nie ma na chacie? Halo, grubasie. Herman! Herman, gdzie jesteś? Hermana nie ma, więc imprezy też nie będzie, mówię wam. Ale dobra, tu już widziałam grupkę ludzi. Więc podejdziemy sobie do nich. Ale czy z wami da się rozmawiać? Nie, wy tu tylko stoicie i udajecie, że jesteście fajni. No to żenada kompletna i w ogóle wyjdźcie stąd. Ja właśnie tu nie chcę wcale. Kolejna grupka ludzi. Ale oni mają niki. O, alo. Byłeś już z Lucjaną na historycznej wycieczce po stajni. Dziewczyna odrobiła swoją pracę domową. Mieszkała tu moja rodzina, ja i tak czegoś się dowiedziałem. Dowiedziałem? Ty jesteś nim. Nie, znaczy nią. Tak powoli zaczyna mnie denerwować tymi swoimi wygłupami. On jest jak małe dziecko w ciele dorosłego faceta, który ciągle chce się bawić swoimi zabawkami. No, dosłownie. Miałam tak, jak go pierwszy raz spotkałam. Chcemy rozwinąć turystykę w Jarlaheim. Nakręcenie u nas filmu o Canter Ellis sporo by dla nas znaczyło. Jack myśli, że prowadzi w negocjacjach, ale już się ugadałem z reżyserką. Czemu mówi ugadałem? Przecież to kobieta jest. Spotkałaś Talię, ależ ona jest utalentowana. Co tydzień chodzę na jej teatralne wieczorki otwarte. Ciągle mi powtarza, bym spróbowała swoich sił, ale sama nie wiem. O. Jezu, to my musimy do tej Lucjany podbić, jak my chcemy historyczną rozmówkę w ogóle. Wow. Ja myślałam, że to takie, wiecie, takie dla pizzu kompletnie. O, tu ten gościu i z nimi są zadania, no nie? Tutaj nikogo nie widzę. To podbiję do niej później, jak już wszystkich zagadam i zobaczymy. Boję się, że te zadania też mają jakiś sens. Mistwal jest dosyć daleko, ale musiałam się zjawić na uroczystości najstarszej jorwickiej stajni. No i ktoś powinien mieć na oku zwierzęta w otwartym zoo. Potrafisz sobie wyobrazić, że mój Mustang Mardi chodzi tak jak te konie lucytańskie? Ja nie potrafię. Mój koń za to potrafi jeździć po najbardziej stromych szlakach w bezksiężycową deszczową noc, co jest dużo bardziej przydatne.
sumie słodkie. Jedną z moich ulubionych cech Jorviku jest mnogość konnych tradycji kultywowanych przez jeźdźców z całego świata. Myślisz, że interesowałby ich styl huasu z mojego rodzinnego Chile? Chyba jeszcze mam swoje stare hupatle i hamanto. O nie! Przypadkiem usłyszałam, jak Andy próbował namówić jakąś biedaczkę na lamy. Lamy na Jorviku? Mam co do tego złe przeczucia. To nigdy nie jest złe. O nie! Aż uciekł mu awatar. Dobra, już się zbugował. Zbugował się nasz Alonso. Powiedzcie mi, czy z tymi gośćmi tutaj, co mają te zadania, to też to jest ważne, bo jak chcę, to wtedy będę nagrywać na live i po prostu to się dorzuci do jakiegoś filmu. No widzę jakieś randomowe rzeczy, jeszcze się przejdę tak na wszelki wypadek, czy tu jeszcze kogoś nie ma. Tu widziałam w ogóle tego typa i tą typiarkę, więc z nimi jeszcze zagadamy. Morska bryza zachęca do biegania, ale obiecałem Natalii, że pojawię się na tym końskim wydarzeniu, no więc jestem. Jak zawsze. Myślałem, że będzie cieplej. Nie mów Natalii, ale powinienem był zabrać sweter. On to chyba taki, wiecie... To chyba jego dziewczyna jest. Próbuję nowej diety, według której tak jak nasi przodkowie. No wiesz, bez talerzy i widelców. Wcinasz gołymi rękoma. Natalii mówi, że to nie o to chodzi, ale dzięki temu nie musimy mieć naczyń. Nie! Morska bryza zachęca do biegania. Znowu to? O, ktoś tu do mnie pisze. O, kurczę, nie mogę. Co? To jest zawsze takie niezręczne. Próbowałam, naprawdę, ale jak Ricky Winterwell na coś się zdecyduje, to nie można go od tego odwieść, nawet jak założenie błahego ubrania. Boże, tutaj jakieś typowe związkowe rzeczy się pojawiają, halo. Miłość, kill this love. Słyszałam, jak kilka dziewczyn rozmawiało... Kitka dziewczyn, pozdrawiamy Kitkę. A nie, to jest kilka. Dobra, nieważne. O założeniu kolejnego klubu jeździeckiego. Wygląda na to, że Bobcaty i Bulldogs będą miały konkurencję. Czekajcie, szybko wpiszę. Nie, dziękuję. I jedziemy dalej. Pozdrawiam cię, Aglaya Monsterborn. Ten spór Bulldogs i Bobcatów zmierza do finału, w którym albo rozwiążą go honorowo na arenie jeździeckiej, albo po prostu przestaną się kłócić. Wytykanie sobie błędów do niczego nie prowadzi. Kto by wygrał? Dziewczyny ode mnie, czyli Bulldogs, rzecz jasna. Lili może i ujadę jak Chihuahua, ale potrafi walczyć jak prawdziwy Bulldog. Nie! Mam ochotę iść do siedziby Get i nawtykać tej pani Drake. Nie dość, że jej pracownicy niszczą trasy jeździeckie pony, to dodatkowo jej brat to zwykły oprych. Ona ma brata? Próbowałam, naprawdę. Aha, to samo. No to idziemy do tych typów. Kurka wodna, słuchajcie, co się odbywa w ogóle? Guillermo! To ten gościu śmieszny, upośledzony. Pomyślałby ktoś, że o, mu się macha twarz. Że w takim wydarzeniu będą konie z Jorviku, ale jest tylko Guillermo. Nie umiem jego imienia. I nie, zwykle nie mówię o sobie w trzeciej osobie. Dios mio, ile cudownych zwierząt. Ten kasztanowy koń lucytański jest wspaniały, ale te konie lipicańskie, cóż za piękno, cóż za wdzięk. Zawsze dziewczyna z tym karym koniem lucytańskim wydaje się fajna. Co ta Lucjana taka ważna? Konie wszędzie piękne konie, może dodają im coś do wody, bo jeszcze nie tak dawno temu jorwickie konie gorąco krwiste wyglądały zdecydowanie inaczej. O Boże, szanuję za nawiązanie do zmiany ciągłego wyglądu konia jorwickiego. Pomyślałby ktoś, że na takim wydarzeniu będą konie z Jorviku. Aha, czyli się powtarza. No to oni tak biednie w te dialogi trochę. Dni otwarte stajni Jorvik to ogromnie ważne wydarzenie. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby mieli więcej kuców islandzkich. Zgadzam się, Lili. Ja czasem mam wrażenie, że Lili została stworzona na hołd mnie, bo ja też uwielbiam kuce islandzkie. Chciałabym zobaczyć na Jorviku więcej wielochodźców. Nie ma wygodniejszych koni, nie, dalekie trasy. Kuce islandzkie zawsze będą najlepsze, ale jest przecież tyle różnych ras wielochodźców. Uwielbiam muzykę klasyczną. Hej, ja się do niej zalicza, nie? Debiutancki album Raptora ma już 10 lat. Dasz wiarę, że kupiłam go na CD? Kto tak jeszcze robi? Zdradzi ci tajemnicę, obiecujesz, że nie rozgadasz, dajesz słowo, przysięgasz na duszę swojego konia. Manuela, Loretta imponuje mi jedną rzeczą. Tym, jak inspiruje swój klub, jak zachęca do rozwoju, rywalizacji i wygrywania. To naprawdę wspaniałe. Czasami żałuję, że Bulldogs nie są tak jak Bobcaty. Ech, tak nigdy nie będzie. No chyba, że to ja mam być motorem napędowym. Jeśli Bulldogs nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, to ja powinnam się poprawić. Odnalazłam swoje powołanie. Będę taka jak Loretta. Nikt tego nie słyszał, prawda? Nie, Lili. Wiesz coś o Raptorze? Od tygodnia mody nie ma o nim żadnych wieści. Halo, SSO, co z Raptorem? Halo. Chwila, Loretta chce zwerbować Lucjanę do Bobcatów, lubię się w to wmieszam i też jej złożę ofertę. Co mają Bulldogs, czego nie mają Bobcaty? Darmowe przekąski od Jamie Oliver Tree. Daje nam wszystkie ciastka, które jej zostaną. Okej.
Dobra, to tu chyba wszyscy, jeszcze ten pan tutaj. Wystąpienia publiczne są naprawdę moją mocną stroną. Mam pewność siebie, styl, wszystko. To dla mnie takie naturalne. Widzisz, aż odjęło ci moment z wrażenia. Jezu, jak on jest brzydki. Zapytałem wczoraj Jill, czy pasowałaby mi korona i beru, a ona się zaśmiała. Co za tupet, na pewno wyglądałbym świetnie. Zatracasz się czasami we własnych rozmyśleniach. Wczoraj siedziałem sobie i myślałem o tym, dlaczego Jarlestonowie sprzedają największe konie na najmniejszej wyspie. To nie ma sensu. Może... SSO... Wiecie co, tu chyba chodzi o nawiązanie do tego, że wszyscy się czepiają, że konie trafiają w puste miejsca i jest dużo pustych miejsc, gdzie tych koni nie ma. A SSO musi je wsadzać na przykład do Fortu Pinta, gdzie już prawie podobno nie ma miejsca, z tego co słyszałam w ogóle. I tam nie ma miejsca i oni tam wstańcie gdzie indziej. Neil mówi, że dużo wydaje na moją brodę. Przecież nie mogę każdego dnia używać tego samego olejku. To niemożliwe. Pani Drake i zespół Get to wspaniali obywatele. Są bardzo mili i za każdym razem przynoszą mi ciasto, gdy do mnie przychodzą. O nie! Idź ty, dziadzie wstrętny. Ach, tfu. Jeśli zaś chodzi o tego jego nowego znajomego, tego rozgniewanego koleżkę z ciasnymi spodniami i laską, to w ogóle mnie on nie obchodzi. Dzięki, SSO. Naprawdę ci dziękuję za takie cudowne nawiązania. Ktoś, kto pisze te dialogi, powinien dostać ode mnie strzała. Mam nadzieję, że Luciana się tu zjawi z tym swoim Shiro. On będzie gwiazdą. Chciałbym sobie z nim zrobić zdjęcia, które trafiłyby do dziennika Jorwickiego. Mój wizerunek bardzo by na tym skorzystał. Aha, i znowu popsuta. No dobra, to zobaczymy jeszcze, czy tu nikogo przypadkiem nie ma. Czy jest do góry? Aha, tutaj też stoją te typiarki. Nie, coś się tu nie zanosi. Chyba mają wyrąbane. Ale zobaczymy jeszcze na arenie, czy ktoś tam nie stoi. A potem spróbuję ogarnąć tą historię, bo no pewnie trzeba podejść do niej. Bo oni tam o tym opowiadali, a to w sumie taka wiecie, o czym oni mówią do mnie. Wow, jak tu ładnie jest! Ale to chyba swoją drogą, że tu... Jak tu ślicznie, o mój Boże! Naprawdę ładnie. Tutaj, halo? Randomy. W ogóle znowu są te kocyki świetne, co wszyscy je bugują specjalnie, a nie. O, Andy, hej Andy! Ach, ten Andy, ach, ten Andy. Dzień dobry, pani Kirsty. Andy chciał, żebym tu przyszła i popatrzyła na jego rozmaite zwierzęta. Chętnie wzięłabym sobie kilka owiec, ale wydaje mi się, że wielki mnóstwo, ale raczej by ich nie zostawiły w spokoju. Wielki, a ja taki wielki. Ja. Muszę zrobić w garażu porządną stajnię. Krowy mogą w nocy być na zewnątrz, ale martwię się o świnie i kurczaki. Andy zaproponował, żeby spały w domku dla gości. To jest całkiem dobry pomysł, okej? Okay? Powinnam kupić sobie lamy. Andy znowu o nich mówił. Lamy są bardzo fajne, ale ich wełna jest świetna. Wełna jest super, tylko to plucie. Gdyby robienie na drutach znów było modne, to jakby się to nazywało? Pewnie drut punkt. Co? Twórcy mojej ulubionej gry, Dev Drop Del, pracują nad nowym RPG z czarownicami. Uwielbiam czarownice. Szkoda, że na Jorwiku nie ma żadnych. Oj, Kirsty. Andy chciał, żebym tu przyszła i popatrzyła na jego... Aha, na jego, żebym popatrzyła na jego. Okej, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia Luciana. Witaj na drzwiach otwartych stajni Jorwik. Może zaproponuję wycieczkę po tym historycznym, istotnym miejscu. Och, to ty, Manuela. O nie, mam lekkie lagi. Rozmawiam z Lucianą. Dobrze. Przepraszam, wciąż ćwiczę swoją mowę powitalną. To dużo trudniejsze niż się wydaje, choć wcale tak nie myślałam. Gdy Joanna zapytała mnie, czy chcę być wolontariuszką podczas tego wydarzenia, myślałam, że gryzą mnie małpy. Małpy? Nie rozumiem, co masz na myśli? Och, przepraszam, to taki portugalski idiom oznaczający, że ktoś jest zaintrygowany. Wygląda na to, że kiepsko go przetłumaczyłam. Praca tutaj jako przewodniczka, wolontariuszka to niesamowita szansa. Uwielbiam historię i mogę o niej rozmawiać godzinami. Ale denerwuję się, gdy muszę występować przed innymi, nawet przed Shiro. Wow. Przeczytałam już chyba wszystko o tym miejscu, ale nie chciałabym zanudzać swoich słuchaczy zbyt dużą ilością szczegółów. Och, Shiro, ty nie jesteś moim docelowym słuchaczem. Manuela, pomożesz mi poćwiczyć? To bardzo wiele dla mnie znaczy. Oczywiście, że tak. Bardzo by mi było miło, gdybyś mnie posłuchała. Co ty na to? Dajesz! Czy ty i Cherry Bullet jesteście gotowi, by zanurzyć się w historii, legendach i tajemnicach stajni Jorwik? Pewnie! Wow, ona jedzie! Wow, aha, okej. Pierwszym przystankiem naszej wycieczki jest stodoła. Niestety nie jest to oryginalna stodoła z czasów Jona Jarla, która została zniszczona, gdy w 1871 roku wyspę nawiedziło trzęsienie ziemi. Oczywiście ta stodoła ma ponad 100 lat, więc to też kawał historii. Na moje oko to taki, której przeplałby się remont i to szybko.
Bardzo ciekawe, powiedz coś więcej o tym trzęsieniu ziemi. Jak to trzęsienie? Ponoć to nie było naturalne trzęsienie ziemi. Spowodował je epoński pojedynek pomiędzy Mariusem Buttergodem a Bernardem Winterwellem. Ojoj, oni się nie lubią? Oba rody ze sobą rywalizowały, odkąd pierwszy Winterwell poprowadził powstanie przeciw Buttergodom w 1588 roku. Wow. Właśnie to przez kolejne 200 lat się nasilało, aż w końcu pewnego dnia potomkowie Meirusa i Bernarda pojedynkowali się przed fabryką dynamitu i doprowadzili do wybuchu. No bardzo mądrze. Jedwicka historia jest czasami dość osobliwa. Ruszamy dalej. Ruszamy! O Jezu, tu jest i Winterwell, i Butter. Halo, czy tu nie będzie jakichś konfliktów? W ogóle Buttergody, to jest mistrzostwo. Buttergods! Ten obiekt to stara hala jeździecka. Kiedyś tutaj odbywały się wszystkie wydarzenia jeździeckie stajni Jorvik, a teraz jest od wielu lat zamknięta. Chyba w stajni marzeń jej nawet nie było. Krąży mnóstwo plotek związanych z zamknięciem tej hali. Mnogość teorii robi wrażenie. Od bankructwa właściciela do duchów. Herman, zbankrutowałeś? Duchów to chyba trochę przesada. Trochę, ponad straszny jest... Straszy tutaj duch pra-pra-ciotki Hermana, która była świetnym jeźdźcem i brała udział we wszystkich zawodach. W tamtych czasach rywalizująca kobieta była czymś nie do pomyślenia, zwłaszcza taka jeżdżąca na zwyczajnym siodle. Jednak ta pani była zdeterminowana i bardzo ambitna. W nocy przed Grand Prix de Jorvik ćwiczyła w tej hali swoją choreografię. Mówi się, że rano nikt jej nie mógł znaleźć, a jej różowawe ślady można zobaczyć po dziś dzień. Różowawe ślady! Okej, Herman? Różowawe ślady? Czyli ona coś z Pandorią? Jakby, Co tu się dzieje? Wielka arena, na której odbywały się wspaniałe zawody. Jeśli zaś rywalizacja przenosiła się do miasta, arena zmieniała się w targ koni. Była też bodajże popularnym miejscem koncertów. Jest naprawdę stara. Ponoć to tutaj w... w XIV wieku miało miejsce zgromadzenie narodowe. Wow, to naprawdę dawno temu. Faktycznie, w 1306 roku dzień Jorvalda został formalnie ustanowiony dniem zgromadzenia wodzów klanów. W tym miejscu znajdował się zarówno parlament, jak i sąd najwyższy. Dlatego też to tutaj ustanawiali prawo, rozstrzygali spory i takie tam. Co 3 lata wybierali nowego praworządcę, który przewodził zgromadzeniu i miał decydujący głos w wypadku braku porozumienia. Ci praworządcy mieli wtedy naprawdę ciężkie życie, ponieważ ludzie byli o wiele mniej mili niż teraz, że się tak wyrażę. Młodzę z ciebie, Shiro, ale tak cię kocham. Ten koń ciągle ma coś do powiedzenia. W ogóle ta hala to jest teraz zrobiona, ale nie, ona ma 200 lat. 200 lat, co wam chodzi, ale śliczna jest w ogóle, mega mi się podoba. Ciekawe, czy ona będzie taka cały czas, bo z tego co wiem, ten event jest do 24 teraz. Gdzie to jest? Luciana, zgubiłam się. To niby mam tu, ale tak trochę średnio. Chyba muszę za nią pojechać, bo tak trochę nie ogarnęłam. A tu! Latarnia morska? Ja nigdy tam do niej nie. Oła. Jeśli zmrużysz oczy, to zobaczysz niezwykły budynek południowego Nowego Jorviku. Latarnię morską. Pierwszy raz w życiu widzę. Żartuję tylko. Nic nie trzeba mrużyć. Latarnię widać bardzo dobrze. W końcu jej taki cel, prawda? Jaka historia kryje się za latarnią? Ponoć Urban Jarl po niezwykle ciężkiej nocy w mieście wypłynął do zatoki, ponieważ założył, że da sobie radę bez załogi. Choć udało mu się wypłynąć z portu, to zgubił się w gęstej mgle, ponieważ była to zimna i jesienna noc. Według legendy na miejscu latarni zobaczył złotego konia, obracając statek, wpadł na skałę i musiał płynąć do domu, ale przeżył, a to dobrze, prawda? Ponoć to był jeden z początek upadku rodu Jarlów. Aha, czyli Jarlowie to byli samobójcy. Kany, twoja ignorancja jest straszna. Czyżby to był Idris i jego piękne konie? W ogóle ten domek, to jest Get, prawda? To jest chyba Get. Gad. Kamień runiczny. No, ciekawa ta historia. Tylko... A tam, dobla. Dobla. Otwarte zoo. Ach, otwarte zoo. Nie jest częścią oficjalnej wycieczki, ale nie mogłam się oprzeć. Spójrz tylko na tę świnkę, jest taka szczęśliwa. Takie zoo znajdowało się w stajni Jorvik w latach 50. Wiesz, jakie zwierzęta można było wtedy głaskać? Nie, oświeć mnie.
Gdy pierwsze kuce islandzkie przybyły do Jorvik, ludzie nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Były zbyt małe jak na dorosłe konie i zbyt energicznie. Kuce islandzkie! Jak na źrebaki, a weterynarze doszli do wniosku, że zwierzęta te były kulawe. Przecież to niedorzeczne, nie? Umieścili je w otwartych zob, bo były takie ładne i puszyste, a do tego spokojne. Minęło czasu trochę, zanim ludzie odkryli, że te kucyki bez problemu potrafią przywozić dorosłego człowieka. No to beka. Ruszajmy dalej. Na pewno spodoba ci się to, co ci teraz pokażę. Łaaa! Okej. Zrobiłam jeszcze cięcia, bo wiecie... Trzeba uważać. To będzie długi odcinek, Kronik. Ale dowiemy się czegoś o stajni Jorvik. Smutno mi, że to Herman tego nie opowiada, tylko jakaś randomowa. Trochę to jest przykre. Ostatni punkt programu to klacze rozpłodowe. Czyż nie są wspaniałe? Hodowali tutaj głównie jorwickie konie gorącokrwiste, ale teraz zajmują się silnymi końmi sportowymi wszystkich raz. Tak przynajmniej piszą na swojej stronie. Ja chcę zobaczyć stronę tej stajni. Jaka historia jest... O konie gorącokrwiste. Robiłam o nich film. Zaczyna się od koni, które przybyły tutaj wraz z pierwszymi osadnikami na długo przed pojawieniem się Jona, Jarla i Wikingów. Czyli Wikingowie byli później. Wow, chyba muszę zaktualizować swój film. Ponoć Jorvik zamieszkiwały dzikie konie, zanim przybyli tutaj ludzie, ale to chyba bzdury. A to jest u mnie w filmie, Luciano. Obejrzyj moje filmy, będziesz wiedziała. Przecież konie nie rosną na drzewach, nie? To pierwsze dzikie konie też musiały skądś tutaj przypłynąć. Póki nie poznam innych informacji, będę uważała, że Kalterowie sprowadzili je podczas epoki lodowcowej, gdy lodowy moc połączył Jorvik ze Skandynawią. Gdzie jest Skandynawia? Nie chcesz iść, czemu mnie to nie zdziwi? Ej, to jest fajne z tymi końmi. To rzeczywiście coś takiego nowego, bo ja na pewno robiłam o tym film i pamiętam, że czytałam wtedy właśnie historię Jona Jarla. Ale nie było tam jeszcze wtedy nic o Kalterach, że to oni mogli te konie, bo w sumie to oni, wiecie, byli to zignorowani dosyć. Aha, czyli wycieczka już skończona. Zobacz jeszcze, co mi powie. W ten sposób kończymy naszą wycieczkę po stajni Jorvik. Mam nadzieję, że nie bełkotałam. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że udokumentowanie tej wycieczki Wam się spodobało. Bardzo Wam dziękuję za ten taki luźny odcineczek. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało, że mój głos też był w miarę przyjemny i dało się to oglądać. Widzimy się oczywiście w sobotę na live'ie. Żegnam się teraz z Wami i pa pa!